Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie we wtorek, 21 lutego. Dziś sięgamy po słowa z drugiej księgi Samuelowej z 24 rozdziału. Rzekł więc Dawid do Pana: zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem. Lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. O jakiej sytuacji mowa? Do jakiego zdarzenia nawiązuje Dawid, mówiąc, że bardzo zgrzeszył i postąpił bardzo nieroztropnie? Czy to wydarzenie połączone z Batszebą i Uriaszem? Nie. To jeden z końcowych epizodów w życiu Dawida, a mianowicie epizod dotyczący spisu ludności i jego następstw. To bardzo ciekawa historia, posłuchajcie. 24 rozdział drugiej Księgi Samuelowej. Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: nurze, policz Izraela i Juda. Rzekł więc król do Joaba i do dowódców wojsk, którzy byli przy nim: obejdźcie wszystkie plemiona izraelskie od Dan aż po Berszebę i przeprowadźcie spis ludności, abym się dowiedział, ile jej jest. Dlaczego to wywołuje tak wielkie emocje? Dlaczego budzi to takie kontrowersje? I dlaczego Dawida, jak czytamy, ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności? I dlaczego Dawid wyznaje swój grzech? Bibliści sądzą, że wynika to z faktu, że spis ludności jest sygnałem, iż Dawid przestał w całości polegać na Bogu, lecz próbuje zorientować się, jak wielką siłą, jak wielkim potencjałem ludzkim dysponuje w perspektywie całego swojego królestwa. Mówiąc jeszcze inaczej, Dawid przestaje w całości polegać na Bogu, przestaje budować swoje królestwo, swoje panowanie w oparciu o to, czy i w jaki sposób Bóg jest z nim. Natomiast uzależnia swoje sukcesy i swoją działalność od czysto ludzkich aspektów, od tego, jak wiele ma wojsk, jak jest to wszystko zorganizowane. Skupia się jedynie na ludzkim swoim aspekcie. Pan Bóg jednak chce, by Dawid spojrzał szerzej, by zaufał Jemu w całości, tak jak wielokrotnie czynił to w przeszłości. I dlatego spis ludności musi mieć swoje następstwa. Czytamy: Pan posyła proroka Gada i mówi: przemów do Dawida. Tak mówi Pan, daję Ci do wyboru trzy rzeczy, wybierz sobie jedną z nich, a ja Ci ją spełnię. Czy ma nastać u Ciebie 7 lat głodu w Twojej ziemi, czy raczej 3 miesiące Twojej tułaczki przed Twoimi wrogami, którzy Cię będą ścigać, czy wreszcie raczej 3 dni zarazy w Twojej ziemi? Namyśl się i bacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie przysyła. Spis ludności będzie miał swoje konsekwencje. I co odpowiada Dawid? Jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chce. Dawid wybiera zarazę. I czytamy: spuścił wtedy Pan zarazę na Izraela od tamtego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Berszebę 70 tysięcy mężów. Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalemem, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud: dosyć, teraz powstrzymaj swoją rękę. A anioł pański znajdował się właśnie koło klepiska Arawny Jebuzejczyka. Dawid ma rację. Wielkie jest Boże miłosierdzie i lepiej jest wpaść w Jego ręce, niż w ręce człowieka. Decyzja o tym, by opierać swoje poczucie wartości, mieć przekonanie o własnej sile w oparciu o to, co sam ma, czym sam dysponuje, w oparciu o taką bardzo ludzką, chłodną logikę, to podejście okazuje się, nie jest właściwym, jeżeli chodzi o Dawida. Pan chce, aby jego sługa, tak blisko z nim związany, zaufał mu w całości. Kiedy to nie następuje,
dochodzi do bardzo bolesnych konsekwencji. Co jednak niezwykłe w tej historii. Dawid wyznaje grzech i Bóg po raz kolejny okazuje mu miłosierdzie. Nie unika konsekwencji ani Dawid, ani lud, ale okazuje się, że Bóg w tym dramacie okazuje swoją wielką łaskę. I rację ma król, który mówi: proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chce. Jak wygląda to w Twoim wypadku? Na kim budujesz swoje życie? Na czym opierasz poczucie własnej wartości? Co dla Ciebie jest najważniejsze? Trwanie w Bożej bliskości i całkowita zależność od Niego? Czy może poleganie na własnych siłach, własnych zdolnościach, opieranie się na tym, co ludzkie, co logiczne, co często podpowiada nam świat? Historia Dawida pokazuje, że Panu Bogu przede wszystkim chodzi o nasze serce, o nasze całkowite zaufanie Jemu. I gdy tego zaufania nie ma, wtedy często sprawy potrafią przybrać bardzo niepokojący obrót. Co jednak wartościowe i cenne, to to, że w momencie, kiedy popełniamy grzech, kiedy robimy coś złego, możemy przychodzić do naszego Boga i możemy ten grzech wyznawać. I okazuje się, że wielkie jest Boże miłosierdzie. Tego doświadcza Dawid, tego doświadcza cały lud. Życzę Ci, droga siostro i bracie w Chrystusie, abyś dziś, abyś w całym tym tygodniu, który przeżywamy, doświadczała wielkiego Bożego miłosierdzia. Abyś miał świadomość, że warto do Boga przychodzić ze wszystkim, co nas spotyka. A przede wszystkim życzę Ci tego, abyś był w stanie całkowicie, całym sobą, w każdym aspekcie swojej codzienności zaufać Bogu i powierzyć Mu to wszystko, co dzieje się w Twoim życiu. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionego dnia.